HTC, czy ktoś jeszcze pamięta o tej firmie? Niedawno zaprezentowali oni najnowszego flagowca HTC One A9. Zapraszam na recenzję. Zacznijmy sobie jak zwykle od wyglądu samego urządzenia. Tył jest w całości aluminiowy i nie sposób powiedzieć, że przypomina iPhone'a 6 i 6S. Te charakterystyczne, można powiedzieć, fugi, które są tutaj widoczne, znane są z iPhone'a. Fajne jest to, że kolor szary jest po prostu troszeczkę ciemniejszy niż ten w Apple'u. Natomiast sam tył jest mocno podobny. Mamy tutaj logo HTC, które wygląda bardzo estetycznie oraz wystający obiektyw aparatu. Niestety podczas testów zauważyłem, że po prostu ten tył się troszeczkę rysuje, także trzeba uważać i myślę, że jeśli ktoś decyduje się na zakup tego telefonu, no to po prostu musi zaopatrzyć się w jakiegoś case'a, dlatego że jak widzicie w tej chwili po prostu są małe zarysowania. Z boku mamy wejście na kartę microSD do 200 GB oraz wejście na kartę nanoSIM. Są one wyciągane za pomocą szpilki, która bardzo mi się podoba. HTC zrobiło naprawdę fajną szpilkę dołączaną do zestawu. Na dole mamy głośnik, niestety jest to głośnik mono, nie stereo, a szkoda. Mamy wejście micro USB, mikrofon oraz słuchawkowe. Wszystkie wejścia, które są do tego telefonu, są po prostu na dole. HTC poradziło sobie w ten sposób z problemem zasięgu, który mógłby występować w metalowych obudowach, dlatego że antena Wi-Fi oraz komórkowa jest po prostu na górze, a plastikowa ochrona, która po prostu pozwala na wchodzenie i wychodzenie naszego sygnału komórkowego. Na prawej ściance znajdziemy dobrze wyczuwalny przycisk blokady. Jest on umiejscowiony w bardzo dobrym miejscu, dlatego że po pierwsze jest on dobrze wyczuwany, dlatego że ma taką fajną fakturkę chropowatą, która pozwala wyczuć go w każdej chwili, a dwa, że ma dobry wyczuwalny uskok, no i znajduje się w idealnym miejscu, jeśli weźmiemy telefon w dłoń, nie musimy nim przesuwać do góry, na dół, żeby go kliknąć. Co do przycisków głośności, muszę przyznać, że one są zbyt schowane, po prostu mają zbyt mały uskok, no i znajdują się w odpowiednim miejscu, jeśli chodzi o wysokość i podczas rozmowy. Natomiast tutaj, jeśli już HTC odgapiło tak od projektantów Apple'a, projektując A9, mogli przerzucić te przyciski, tak jak w iPhone'ie, na lewą stronę. Zdecydowanie byłoby to wygodniejsze. No i te przyciski mają zbyt mały uskok, ale to jest taki mały niuans. Z przodu mamy wyświetlacz 5-calowy o rozdzielczości 1920x1080. Jest on bardzo dobry, dlatego że jest to wyświetlacz AMOLED. Na tym rozmiarze ekranu daje on 441 pikseli na cal, co jest naprawdę bardzo dobre. No i AMOLED wyróżnia się tym, że mamy tutaj perfekcyjne czernie, nieskończony kontrast, no i po prostu ten wyświetlacz jest naprawdę dobry. Mamy też bardzo dobre kąty widzenia oraz czytelność w jasnym słońcu także stoi na przyzwoitym poziomie, mimo tego, że jest to szkło, które troszeczkę odbija światło. Natomiast jasność tego ekranu nie pozostawia nic do zarzucenia. Nad ekranem znajduje się słuchawka. Jest ona dosyć długa, no ale tak styliści z HTC wymyślili. Osobiście przypomina mi ona troszeczkę te wycięcia z Motorola Moto G i szczerze powiem, że na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś zasłoni nam dół telefonu, no to ktoś może powiedzieć, że rzeczywiście jest to Motorola ze względu na to wycięcie. Obok mamy kamerkę foto służącą do selfie oraz wideorozmów o rozdzielczości 4 megapiksele. Jeśli ktoś robi dużo zdjęć z przodu kamerką, naprawdę sprawdzi się ona, jest wystarczająca do zrobienia sobie selfie. Na dole mamy logo HTC oraz pod nim czytnik linii papilarnych i muszę przyznać, że jest to naprawdę jeden z ciekawszych czytników. Nie ma problemu z odczytaniem odcisku palca. Jeśli palec jest zabrudzony lub mokry, rzeczywiście pojawiają się wtedy problemy, natomiast przy normalnym użytkowaniu, kiedy mamy suche ręce, jest bardzo poprawny. Szybko szczytuje odcisk i jest on umiejscowiony w bardzo wygodnym miejscu. Przy wyciąganiu telefonu z kieszeni możemy już, że tak powiem, odruchowo ułożyć ten palec, bo ten przycisk jest bardzo dobrze wyczuwalny, no i automatycznie telefon nam się odblokuje. Ten przycisk jest także dotykowy, także pełni funkcję też przycisku Home. Bardzo fajna funkcja. Natomiast mam małe zastrzeżenie co do tajwańskich projektantów, dlatego że tutaj na dole jest troszeczkę niewykorzystana przestrzeń. Przez to, że mamy tutaj czytnik linii papilarnych, po boku spokojnie zmieściłyby się dwa przyciski dotykowe. Natomiast HTC zdecydowało się na wirtualne przyciski, no i to pomniejsza i tak już nieduży, jak na dzisiejsze standardy, 5-calowy ekran. Przejdźmy sobie teraz do wnętrza tego urządzenia, dlatego że mamy tutaj procesor Snapdragon 617, niezbyt znana jednostka z innych smartfonów, natomiast ma on 8 rdzeni, taktowanie 1,5 GHz,
No i muszę przyznać, że się nie grzeje. Nawet pod dużym obciążeniem ten telefon się nie nagrzewa, co przy aluminiowej obudowie jest bardzo dużą zaletą, dlatego że jak wiemy metal przewodzi ciepło, no i ten telefon cały by się robił gorący. Mamy tu także 2 GB pamięci RAM, która wspomaga nakładkę HTC Sense, która jest zainstalowana na tym telefonie, ale o niej powiem za chwilę, a także układ Adreno 405, który odpowiada za grafikę. Nie mogę się przyczepić co do wydajności tego układu, dlatego że granie w najnowsze gry nie sprawia problemu. Wydajny jest ten układ. Jeśli chodzi o nakładkę i system, mamy tutaj Androida w wersji 6.0, czyli mamy tutaj Marshmallow, co jest dużą zaletą, dlatego że jeszcze niedużo telefonów obsługuje ten system. No i dodatkowo mamy tutaj nakładkę HTC Sense, znaną z poprzednich wersji tego producenta. Tutaj jest nakładka w wersji 7, dlatego że doczekała się ona sporo aktualizacji. No i muszę przyznać, że działa średnio. HTC narzuca dużo rozwiązań od siebie, ma swoją klawiaturę, ma swoje konfiguratory, no i co chwilę zachęca nas, żebyśmy skorzystali z jakiegoś tam udoskonalenia, co ostatecznie kończy się tym, że smartfon chodzi dość wolno. I jestem naprawdę zaskoczony, dlatego że mam tutaj 8 rdzeni, mam 2 GB RAM-u, a smartfon potrafi się ciąć. Przykładowo wejdźmy sobie do Google Chrome i zobaczmy, jak to beznadziejnie wygląda. Wchodzimy sobie na zwykłą stronę prostą, nawet niech to będzie Google, i chcemy ją udostępnić naszemu znajomemu, na przykład Mateuszowi. Po kliknięciu udostępnij czekamy kilka sekund, aż telefon przetworzy ten proces i wyświetli nam listę aplikacji, przez które możemy to zrobić. Jak dla mnie, uważam, że to jest niedopuszczalne w smartfonie, który jest flagowcem i to wyprodukowanym w czwartym kwartale 2015 roku. Poza tym HTC Sense ma kilka przydatnych bajerów. Bardzo mi się podoba ich pogoda, dlatego że w zależności od pory dnia ona się zmienia. Pokazuje nam, kiedy będzie zachód słońca i tutaj mamy taki symbol zachmurzenia albo słońca nad godziną. Zegar też jest bardzo fajnym widżetem. Ma ciekawą czcionkę i te cyfry zmieniają się w ciekawy sposób, także to też mi się po prostu spodobało, jeśli chodzi o estetykę. Mamy także nakładkę, która śledzi naszą lokalizację, jeśli na to pozwolimy, i analizuje w zależności od tego, jak się przemieszczamy na przykład po mieście, albo jedziemy do pracy, albo jesteśmy w domu. I te aplikacje, które najczęściej używamy w tej lokalizacji, ona daje nam na ekran główny i one się dynamicznie zmieniają. Muszę przyznać, że ciekawa funkcja, natomiast czasami trochę denerwuje, bo na przykład Messengera chciałem sobie ustawić w jednym miejscu, a pojechałem gdzieś i on zniknął. Jeśli pozwolimy HTC Sense użyć naszych kont społecznościowych, zaktualizuje on nam wszystko i tutaj muszę przyznać, że nie jest to do końca dobre. Kiedy przesuniemy sobie z ekranu głównego w lewo, zobaczymy taki, można powiedzieć, uniwersalną ścianę naszych serwisów społecznościowych. Mamy wszystkie newsy z Twittera, Facebooka i innych serwisów, które sobie podłączymy. No i one się trochę mieszają, ale pozwalają w wygodny sposób ogarnąć wszystko jednocześnie. Natomiast nie wiedziałem, że kiedy zgodzę się na to, no to wszystkie kontakty, które mam na przykład z obserwujących na Twitterze, zostaną dodane do mojej książki adresowej. Nie wiem po co, bo na przykład niektóre osoby, które śledzę na Twitterze, niekoniecznie są znane mi osobiście, więc obecność w kontaktach jest troszeczkę nie na miejscu. No ale HTC Sense tak to narzuca, no i to też warto wspomnieć. Poza tym nakładka jest bardzo estetyczna, ma ciekawe ikony, no i tutaj przewijanie znane z Marshmallowa, czyli nie w lewo, w prawo, tylko góra-dół. No i gdyby nie to, że po prostu się to tnie w niektórych miejscach, no to podobałaby mi się, jeśli chodzi o wygląd. Natomiast niestety przesyt wszystkich rozwiązań dyskwalifikuje niestety tą nakładkę i ten telefon, gdyż po prostu on muli. Ja bym chciał szybko wysłać i zrobić jakąś czynność, a on mi się zawiesza. To jest niedopuszczalne. Wybierając HTC, musimy się godzić na to, że nakładka po prostu narzuci nam swoje rozwiązania, swoje ikony i nie jest ona ani trochę podobna do czystego Androida. Także kupując ten telefon, godzimy się na takie rozwiązanie, no i warto o tym wspomnieć. Oczywiście możemy zainstalować sobie motywy, natomiast my staramy się testować telefony na tych domyślnych ustawieniach, które przychodzą bezpośrednio od producenta, no bo personalizacja to gusta każdego użytkownika. Na końcu powiedzmy jeszcze o tym wystającym aparacie. Co do tej funkcji i tego, co on oferuje, nie mogę się przyczepić. Mamy tutaj 13 megapikseli oraz podwójną diodę doświetlającą. Muszę przyznać, że jest ona bardzo dobra, jest duża i dobrze doświetla scenerię. Jeśli robimy zdjęcie z lampą, wychodzą zdjęcia naprawdę bardzo dobre, w zależności od tego, co fotografujemy. Natomiast przy bliskich zdjęciach, nawet w ciemnych pomieszczeniach, ta lampa daje sobie naprawdę dobrze radę. Jeśli chodzi o przysłonę, mogłaby mieć ona większą wartość, dlatego że podczas robienia zdjęć w słabym oświetleniu, bez użycia tej lampy,
Widać szumy na zdjęciach i jest ona po prostu delikatnie za mała wartość przysłony. Natomiast jeśli już użyjemy tej wbudowanej lampy, jest w porządku. Jeśli wyjdziemy natomiast na zewnątrz, kiedy mamy pełne słońce, aparat robi naprawdę dobre zdjęcia. One dobrze wyglądają na tym ekranie, także nie mogę się do tego przyczepić. Jeśli chodzi jeszcze o wymiary tego telefonu, on ma 5 cali, natomiast jest kompaktowy, dobrze leży w dłoni i muszę przyznać, że jest to jeden z mniejszych telefonów na rynku. Waży 143 gramy, jest dobrze wyczuwalny w ręce, fajnie leży, nie wyślizguje się. Także jeśli chodzi o wymiary, wygląd, ten telefon zasługuje na pochwałę. Jeśli przejdziemy sobie do tej nakładki i zobaczymy, jak ten telefon chodzi na co dzień, niestety możemy być odrobinę zawiedzeni, także weźcie pod uwagę to, wybierając tego smartfona. Jeśli chodzi o baterię, jest to też wadą tego smartfona. Mamy tutaj 2150 mAh, co przy tych podzespołach wydaje się być troszeczkę za małą wartością. Bateria jest mała, jeśli chodzi o rozmiar ekranu. No i muszę przyznać, że niestety nie wytrzymuje on długo na baterii. Przy maksymalnej jasności ekranu udało nam się uzyskać wyniki od 4 do 6 godzin. Niestety więcej wyników było zbliżonych do 4 niż do 6 godzin. Podczas tego korzystaliśmy z internetu, cały czas mieliśmy włączone wszystkie technologie, czyli Bluetooth, Wi-Fi oraz LTE. No i tutaj muszę przyznać, że jeśli chodzi o łączność w tym telefonie, nie ma żadnego problemu. Mamy wszystkie technologie, łącznie z Wi-Fi AC oraz LTE do 233 megabitów. Także jest to dobre, dlatego że możemy osiągać dobre transfery na tym telefonie, no i on może posłużyć nam jako modem. Podsumowując, jeśli szukasz flagowego smartfona, który nie zawiedzie Cię i masz do wydania więcej niż 2000 zł, myślę, że HTC A9 niestety nie będzie dobrym wyborem. Za tą cenę możemy kupić dużo lepszego smartfona, który przede wszystkim ma lepszą nakładkę systemową, która się nie zawiesza, dodatkowo ma lepszą baterię, no i porównywalne podzespoły. Natomiast osoby, które są fanami dobrego designu i w HTC, powinny zainteresować się tym telefonem, dlatego że on z wyglądu może się podobać, jest ładny, no i jest dostępny w wielu wersjach kolorystycznych. Do tego solidna obudowa aluminiowa daje takie poczucie rzeczywiście tego flagowego smartfona. No ale niestety my jako Rootblock patrzymy bardziej na wydajność niż na wygląd, dlatego nie polecamy tego smartfona ze względu na te lagi, które widzieliście na przebitkach. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeśli macie jakieś pytania albo sugestie, zapraszam Was do komentarzy. Opinie o tym telefonie także możecie pisać w komentarzach. Jeśli materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Czołem!